Chwała Panu Bogu. Drodzy, tak wnikając w treść tej pieśni, którą żeśmy śpiewali przed chwileczką, myślę, że takaśmy refleksja się wzbudziła, że patrzeć na Jezusa, to nigdy człowiekowi się nie znudzi ten widok. Widzieć Jezusa. To jest tak bardzo ważne i istotne, abyśmy dzisiaj Jego mogli oglądać poprzez Słowo Boże, poprzez Jego działanie w nas i w pośrodku nas. I patrzeć na Jezusa, mamy wspaniały, wspaniały widok, wzór do naśladowania. Apostoł Święty Paweł powiedział takie słowa pewnego czasu, skierowując się do ludzi wierzących, że do was, przed którymi oczami został wymalowany Jezus Chrystus. Nie tylko to, że na ścianie jakaś postać czy wizerunek, ale cecha Jego charakteru, Jego chwały, Jego mocy, którą cząsteczkę możemy obecnie widać czy doświadczać, ale przyjdzie czas, że będziemy Go oglądać takim, jakim On jest. A póki co myślę, że pragniemy również słuchać Jego głosu. Pragniemy również wnikać w treść Jego nauki. I to powinno być dla nas tym duchowym pokarmem, którego pragniemy, pożądamy, cenimy i również przetwarzamy na owoce naszego życia. Drodzy, chcę dzielić się dzisiaj z wami Słowem Bożym. Myślę, że jeszcze macie to pragnienie, ten głód, aby nadal wnikać w treść Bożego Słowa. A chcę mówić dzisiaj na temat ubioru chrześcijańskiego. W co i dlaczego powinniśmy się ubierać? Jest to może mało używany temat, ale zwróćmy uwagę na Słowo Boże i wierzę w to, że to posłuży nam ku takiego pokrzepienia, zbudowania i ukierunkowania. Chcę odczytać na wstępie słowa, które wypowiedział apostoł święty Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 4, zwróćmy uwagę. I dalej powiada tak od 17 wiersza. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuści, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeżeliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Oto z tego wątka Pisma Świętego, nauki apostolskiej, zauważamy, że apostoł Paweł zwraca uwagę ludziom wierzącym, jakimi w swoim życiu powinni się zasadami kierować i od kogo brać wzór, naukę i ukierunkowanie do naszego codziennego życia. W Biblii znajdujemy naukę ogólnie dotyczącą ubioru fizycznego naszego ciała oraz duchowego naszego umysłu i charakteru. I tak pokrótce zechciemy zwrócić uwagę na, tak może tylko wzmiankę uczynię, czy może podam takie pytanie dla nas wszystkich. Dlaczego się ubieramy? Może takie pytanie bardzo dziwne zadałem, ale przecież wszyscy się ubieramy. I teraz jakie są, można powiedzieć, motywy tego? Tutaj chcę podkreślić to, że przede wszystkim to z powodu przyswoitości. Tak wymaga tego przyswoitość. Ja nie będę może rozszerzał tego tematu, ale wspomnę tylko,
że u pierwszych rodziców w sadzie Eden, kiedy byli w doskonałości, ta sprawa nie wchodziła w rachubę. Dopiero od chwili popełnienia grzechu i spożyciu tego owocu świadomości dobra i zła, oni zrozumieli, zauważyli pewną bardzo taką negatywną sprawę. Jesteśmy nadzy. Zaczęli uciekać przed Bogiem. Bóg im właśnie sprawił odzienie już tam. Bóg dał im odzienie, aby się mogli przykryć, ubrać się i do teraz tak jest. Znaczy, chcę tutaj podkreślić to, że nagość jest nieprzyzwoitością i można by powiedzieć taką hańbą dla człowieka. Nikt nie chciałby być postawiony przed kimś nagi. I dlatego też wszyscy w tym poczuciu potrzeby, przyzwoitości i aby nie być zawstydzonym, ubieramy się. Chcę tutaj również podkreślić bardzo ważną sprawę, że skromność między innymi, również jeżeli chodzi o taką tą przyzwoitość, ona jest wymagana przez społeczeństwo i przez Boga. Bóg wyraźnie o tym mówi i Biblia o tym mówi. Chciałbym może zacytować takie jedno miejsce z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. I w drugim rozdziale pierwszego listu czytamy tutaj takie słowa. Apostoł Paweł zwraca uwagę odnośnie ludzi wierzących. I tutaj powiada w ten sposób, posłuchajmy, że 8 wiersz i poniżej. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sproty włosów, ani złoto, czy perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. I tutaj zwracana jest uwaga na skromność. Oczywiście to nie tylko kobiet dotyczy, ale również i mężczyzn, żebyśmy wszyscy zawsze pamiętali o tym, jakieśmy powinni postawę zajmować. W danym społeczeństwie, gdzie żyjemy, gdziekolwiek jesteśmy, to musimy o tym pamiętać i to jest przestrzegane. Oczywiście do tego, można powiedzieć, tak adekwatnie do stanowiska, do urzędu, do powagi, też ludzie odpowiednio się ubierają. Przyzwoitość tego wymaga. Na miejscu pracy, urzędzie. To jest wszędzie przestrzegane. Ale to nie tylko to. Ale również tu chciałbym powiedzieć, że ubiór, pewne uniformy, które ludzie ubierają, określają ich funkcję. Są tak zwane służby mundurowe. I dzięki temu, że tak jest ustanowione, to my możemy poznać, że oto idzie policjant. Może wojskowy idzie. Czy też może ubiera się sędzia, czy prokurator, odpowiednie togi. I już wiemy, że jego ubiór właśnie wskazuje na to, że ta osoba, ona pełni taką funkcję. Jest właśnie policjantem, czy też wojskowym. Można by tutaj wyliczać jeszcze wiele innych dziedzin. Ale tutaj chcę podkreślić mocno to, aby pamiętać o tym, że chrześcijan powinno również coś cechować. I o tym mówi Słowo Boże. Jedną z taką cechą to właśnie powinna być ta przyzwoitość w skromności, w powściągliwości, jak mówi Słowo Boże. I myślę, że każdemu człowiekowi to powinno starczyć. Jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ubiór. Kiedy czytamy Pismo Święte, to zauważamy, że Bóg postanowił, aby w przybytku, w narodzie izraelskim, kapłani, którzy w świątyni pełnili służbę, mieli odpowiedni ubiór. Nie było tak, jak tam, co mam, to ubiorę i pójdę. Nie, tutaj może tak chcę tylko zacytować
dla przypomnienia, to można czytać w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 8 rozdziale, ale i w innych miejscach, kto chciałby się przypomnieć czy zapoznać, tu bardzo dokładnie jest opisane, ale ja odczytam tu tylko 4 wiersze z 8 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej, od 6 wiersza tu zapisane jest tak. I rzekł Mojżesz do zboru, to nakazał Pan uczynić. Potem Mojżesz kazał zbliżyć się Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą. Wdział nań tunikę i opasał go pasem i ubrał go w płaszcz, włożył nań efod, przepasał go pasem efodu i przymocował go na nim. Potem włożył nań napierśnik i do napierśnika włożył urim i tumim. Na jego głowę włożył zawój, a z przedniej strony zawoju umieścił złoty diadem, świętą koronę, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi. Może tak tylko w skrótości. Pan Bóg wskazał i to zostało uczynione, jak powinien być ubrany najwyższy kapłan, jak powinni być ubrani kapłani, jak powinni być ubrani lewici, jak powinni przystępować do służby. I drodzy, tu chciałbym w tej chwili przejść właśnie na taki drugi zakres ubioru chrześcijanina. A chcę tutaj powiedzieć o zakresie duchowym, o którym jest dużo napisane w Biblii. Ja wspomnę tylko na niektóre wątki, które są bardzo ważne, a myślę, że dotyczą nas wszystkich jako chrześcijan. I tutaj należy zwrócić uwagę, to tak ogólnie biorąc, właśnie Słowo Boże przypomina nam, że mamy obleć się w Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czyli inaczej ubrać się. Tutaj taki jeden wiersz trzeciego rozdziału listu do Galacjan, 27 wiersz powiada w ten sposób. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Co to znaczy przyoblekli się? To znaczy ubrali się. I tutaj jest to, można by powiedzieć, porównanie. W jaki sposób myśmy powinni być praktycznie ubrani w Jezusa Chrystusa? Myślę, że to jest interesujące dla nas. Siostry, bracia, Słowo Boże na ten temat mówi. I właśnie, abyśmy się porównali dzisiaj, będąc przed obliczem Bożym, czy ja, czy ty jesteś ubrany i ubrana w Jezusa Chrystusa. I jesteś w tym ubiorze wszędzie i w każdej okoliczności. I co jest bardzo ważne, chciałbym tutaj odczytać z listu apostoła Pawła do Kolosan. I tu znajdujemy takie słowa w 3 rozdziale od 8 do 10 wiersza. Mówi tak, a teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zewlekliście siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Oto tutaj Słowo Boże mówi o zrzuceniu, rozebraniu się, zewleczeniu siebie, to znaczy, jakbyśmy stare ubranie, brudne z naszej pracy, ze zniszczenia, musimy je zdjąć. Nie można w ten sposób zrobić, że na nasze brudne ubranie, które może ktoś ma w pracy, czy coś, ubrać jakiś biały kitel, jakiś fartuch, czyste ubranie i na wierzch. To by się było coś nierozsądne i mijałoby się z celem. Ale wracając do tego słowa, które odczytywałem poprzednio, to Słowo Boże nam mówi, że musimy zrzucić to z siebie. I tu właśnie ten stary ubiór, to tutaj pokazany jest, można by powiedzieć, w porównaniu. Ten stary ubiór, to właśnie jest gniew, to jest zapalczywość, to jest złość, to jest bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa, kłamstwo. I tu właśnie to jest... To ten brudny ubiór, który mieliśmy, który nie powinien mieć miejsca na nas.
I to myśmy powinni w pełni świadomości z siebie rzucić. I tutaj wracając do tego słowa, chcę jeszcze raz podkreślić, co mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, które głubią zwodnicze żądze. Zrzucić, odrzucić to wszystko, aby to nie miało miejsca w naszym życiu, w naszym charakterze, w posługiwaniu się tym. I tu jest następny bardzo ważny element, o którym nie można zapomnieć. Kiedy zrzucamy brudny ubiór, niewłaściwy, trzeba się oczyścić. Trzeba się obmyć. I tutaj powiada, odnówcie się w duchu umysłu waszego. Widzicie, człowiek, który ma nieodnowiony umysł, który myśli po cielesnemu, według zasad tego świata i jego postępowaniu, to zawsze potrafi usprawiedliwić. I zawsze ma tą skłonność, że to mu się lepiej, więcej podoba, więcej ma skłonności do tego. Ale tylko wtedy, kiedy człowiek zostaje odnowiony w duchu swojego umysłu, inaczej odrodzony, dostaje nowe światło, nową perspektywę, zaczyna miłować to, co pochodzi od Boga, czystość, przyzwoitość, właściwe zasady. I dopiero wtedy, kiedy ma odnowiony umysł, jest oczyszczony i obmyty, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Wtedy człowiek musi nabyć właśnie tego nowego ubioru. To jest tak bardzo ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Chcę tutaj powiedzieć, że tego ubioru duchowego, który zaleca Słowo Boże, nie kupimy w galerii, nie kupimy w internecie, ani nawet w lumpeksie. Jedynie ten ubiór możemy nabyć u Jezusa Chrystusa. To znaczy się cechy człowieka nowonarodzonego, stworzonego wobec Boga, odnowionego. Nabyć to od Boga, bo my sami siebie, jako ludzie, to jedynie możemy się okazać nagimi. Tak jak zwrócił uwagę Pan Jezus Chrystus dla zborów Laodycei. Właśnie wyraźnie powiedział, a tyś jest nagi. Radzę ci, abyś nabył te szaty, aby nie było widziane tej hańby, tej sromoty. My musimy być przyobleczeni. I nie ma tak, żeby człowiek był po prostu całkowicie nagi. Nagi sam siebie, bo jeżeli nie ma ubioru pochodzącego od Boga w Jezusie Chrystusie, to będzie miał ten stary, zły. I on się zawsze do człowieka przylepi. I tutaj chciałbym zwrócić was wszystkich uwagę na Słowo Boże, które powiada w ten sposób. Apostoł Paweł, pisząc list do ludzi wierzących, zaleca, list do Rzymian, 13 rozdział, w 13 wierszu znajdujemy takie słowa zapisane. 13, 14. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwość. I tutaj pokazane jest, że przystojne postępowanie to jest wolne całkowicie od biesiad, pijaństwa, rozpusty, rozwiązłości, kłótnie, swary, zazdrości. To są te cechy, to ten stary ubiór. I zaleca nam, aby obleć się w Jezusa Chrystusa. Obleć się, to znaczy przyjąć te cechy charakteru w nowości ducha. Być przysposobionym w odrodzeniu. I właśnie to są cechy naszego charakteru. I teraz my możemy poznawać samego siebie. Kiedy przychodzi życie, w zakresie małżeństwa, rodziny, miejscu pracy, sąsiedztwa, w kościele. Jak my reagujemy? Kiedy przychodzą może doświadczenia, trudne chwile, jakieś problemy wynikają, jaka jest reakcja?
Tak naturalnie. I teraz, jeżeli my jesteśmy ubrani w Jezusa Chrystusa, mamy ten chrześcijański duchowy ubiór właściwy, to będziemy właściwie postępować. To nas uzdolni, to nas będzie trzymać na poziomie tej duchowej przyzwoitości, że będziemy tak reagować, jak reagował Pan Jezus Chrystus. I dlatego też chcę tutaj zwrócić uwagę to, co mówi nam Boże Słowo, aby właśnie te cechy charakteru odrodzonego były widoczne w naszych zachowaniach, w wyglądzie, w reakcjach. I powiada tak w liście do Kolosan, trzeci rozdział, dalej czytając od 12 wiersza, mówi: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości, a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Oto duchowy, chrześcijański ubiór, objawiający się, jak już wspominałem, w cechach charakteru, reakcji i zachowania nas ludzi. Myślę, że taki jest sposobny czas, taka okoliczność. Dziś Bóg przyprowadził nas na to miejsce, abyśmy tak przyglądając się właśnie tym, można powiedzieć, poszczególnym elementom ubioru chrześcijańskiego, abyśmy popatrzyli, na ile w nas objawia się, czy jest, na ile jesteśmy ubrani w ten właśnie ubiór w Jezusie Chrystusie. Jak się objawia? Oczywiście jeszcze raz chcę podkreślić, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzi znieść krzywdę, kiedy przychodzi znieść niesprawiedliwie przykre słowo, kiedy przyjdzie ponieść jakąś szkodę, kiedy wszystko jest nie tak, jak człowiek by chciał. Jak ten ubiór wygląda, nasze reakcje wobec tego? A ile może się jeszcze objawia, czy się pokazuje gdzieś tych elementów tego ubioru, który powinien być dawno zrzucony i nigdy, nigdy nie powinniśmy do niego wracać? Przegląd naszej duchowej garderoby. Przegląd, tak spoglądnięcie do serca, które może, nazwijmy tak, jest taką szafą, garderobą naszego duchowego ubioru. I dlatego też, czy nas ktoś widzi, czy nas nie widzi, ale chcę powiedzieć, że jest chwila, kiedy nas nikt nie widzi, to widzi nas Bóg. A kiedy nas inni widzą, oceniają nas na podstawie naszych uczynków, naszych reakcji, naszego charakteru. I jeszcze raz chcę tutaj wrócić właśnie do tych słów, do takiego jednego elementu bardzo ważnego, o którym mówi Słowo Boże, a dokładnie apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście i w 5 rozdziale, może tutaj chcę odczytać 5 wiersz, mówi tak: podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tu jest takie proste zalecenie, żebyśmy się przyoblekli, ubrali się w szatę pokory. Nie chodzi, żeby to wykazać zewnętrznie jakąś taką fałszywą czy sztuczną pokorę, ale znowu, w trudnych chwilach, kiedy dotykane jest nasze osobiste ja, kiedy przychodzi znosić niesłusznie pewne przykrości, czy my umiemy to zjeść w pokorze? Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa: uczcie się ode mnie, że miałeś cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I dlatego to jest tak bardzo ważne, myślę, dla wszystkich, tak dla braci, jak i dla sióstr, abyśmy taką szatę
stale mieli na sobie. Względem Boga, względem otaczających ludzi i w każdej okoliczności, a szczególnie również w małżeństwach, w rodzinach, w Kościele. Bez tego nie da rady, abyśmy mogli funkcjonować tak, jak uczy nas Boże Słowo. I dlatego też naśladując Pana Jezusa Chrystusa, tu jeszcze chcę odczytać takie słowa, które mówi apostoł święty Piotr w pierwszym liście, a w drugim rozdziale. I tutaj znajdujemy słowa zapisane takie, pokazując nam wzór Jezusa Chrystusa. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Oto tutaj mamy podany przykład Jezusa Chrystusa. I śpiewamy w jednej pieśni takie słowa: chcę do Niego podobnym być. Czy to nie są czasem tylko takie puste słowa? Ale niechaj to by było w naszym życiu tak mocno podkreślone i udokumentowane, że jesteśmy przybrani na stałe w każdej okoliczności w ten duchowy ubiór, ubiór chrześcijanina pochodzący od Jezusa Chrystusa. Za chwileczkę będziemy wychodzić z tego miejsca do dalszego życia, ale tak proszę was w imieniu Pana Jezusa, bracia i siostry, to jest bardzo ważne do prowadzenia życia chrześcijańskiego, do tego, abyśmy odnosili zwycięstwo, abyśmy byli uznani za godnych powołania, aby gdy przyjdzie ten czas, kiedy Bóg zechce kogokolwiek znowu zabrać spośród nas, nas samych, aby się nie okazało, może ja zacytuję tu takie słowa, które wypowiedział apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, również mówi coś na ten temat i powiada tak. Wiemy bowiem, że jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeżeli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. A więc, abyśmy, kiedy przyjdzie ten czas, nie okazali się nagimi i aby Bóg nie wypowiedział swojej opinii o nas, taki jak dla Laodycei, to teraz, w tym czasie tak sposobnym, każdy brat, każda siostra, starszy czy młodszy, powinien zadbać o ten duchowy ubiór, aby być w nim przyobleczonym i wytrwać, ponieważ to wnosi właśnie Boże błogosławieństwo, abyśmy mogli, chodząc też w takim ubiorze, tak reagując, mogli być błogosławieństwem dla otoczenia, mogli być światłością dla otoczenia, aby nikt nigdy z powodu nas nie został zgorszony, aby nie upadł, aby nie utracił wiary, ale był pobudzony do tego, aby więcej Bogu służyć. Był pobudzony do tego, aby również samemu wchodzić w te ślady, aby zwyciężać, aby naśladować Jezusa Chrystusa. Czy zgadzamy się z tym, z taką nauką? Bracia i siostry, każdy z nas ma prawo i powinien poprzez Słowo Boże upewnić się. Jeżeli takie jest zalecenie Boże, jeżeli to dotyczy nas wszystkich, to pozostało jedno. Iść do Jezusa Chrystusa. Przeglądnąć się i zrzucić siebie, jeżeli jakiekolwiek są elementy tej starej, brudnej garderoby.
abyśmy również, żyjąc w skromności, mogli przywdziać właśnie tą garderobę, ten ubiór pochodzący od Jezusa Chrystusa. I na zakończenie chciałbym również podkreślić to, że tak ubiór zewnętrzny, jak i ubiór duchowy, one muszą iść w parze. Oni muszą tworzyć jedność, całość, taką harmonię. I nigdy ona się nie będzie kłóciła ze sobą. Chciałbym was zachęcić, drodzy, do modlitwy, abyśmy mogli przyjść przed oblicze Boże. Jeżeli ktokolwiek z nas zauważa, że coś jest nie tak, aby poprosić Pana Boga o taką odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności, poprosić, aby Bóg dopomógł w tym i zdecydowanie odrzucić to, co niewłaściwe, a przyoblekać się w to, co pochodzi od Boga i aby w takim ubiorze, w takim charakterze, na takich zasadach, z takim poświęceniem i naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa przygotowywać się do wieczności, która jest przed nami. Przyjdźmy przed oblicze Pana Boga zastępów. Podziękujmy Mu za Jego słowo i poprośmy Jego pomoc i kierownictwo.